Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku otwierania paczek. Jest to oczywiście wojna na paczki. Widzicie, mam 154 tysiące, więc nie mam już 180 kilka tysięcy. Wszystko sobie tak uregulowałem, żeby było identycznie, prawie identycznie, bo chyba co do końca się nie zgadza prawie, ale jest bardzo podobnie jak było w poprzednim odcinku. Otwierałem na tym koncie paczki za 100 tysięcy, dlatego dostałem za quick sale paczek po 15 tysięcy. Dzięki czemu uzyskałem 30 tysięcy i żeby to było fair, to po prostu te 30 tysięcy przerzuciłem na jedno konto, dlatego też tutaj są te końce znowu takie same. Mamy paczki po 15 tysięcy i zastanawiałem się, czy otworzyć po 7,5 czy po 15. Zdecydowałem, że zrobię tak ostatnio, otworzę 5 paczek po 15 tysięcy zamiast 10 po 7,5 tysiąca i w kolejnym odcinku otworzymy kolejne paczki po 15 tysięcy, tak, dobra. Przynajmniej nie będę musiał teraz się martwić, żeby to policzyć. Toców chyba już nie można trafić, jest godzina 20 i jest środa, więc nie sądzę, żeby coś tutaj było do trafienia. Zobaczmy Diego Costa! Diego Costa w pierwszej paczce z Chelsea. Nie wiem, ile jest wart, no ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Reszta leci do klubu, oczywiście. Mam nadzieję, że uda się trafić jakiegoś informa, może byłby drogi, bo jednym z pierwszych informów na rynku zawsze jakoś tak, wiecie, jak traficie tego pierwszego na rynku, to można fajny hajs wyciągnąć. Zobaczymy, paczka numer 2 przed nami. Tak się zastanawiam, do kiedy będzie trwała wojna na paczki? Nie mam zielonego pojęcia, wy też mnie o to pytacie. Mamy Cedrica tutaj jedynie i Carvajala, no ale na nich nic tutaj ciekawego nie zyskam. Fajne stroje w ogóle. Mamy kolejnego zawodnika na Quicks, ale to sobie sprzedajemy. To była druga paczka. Ogólnie powiem wam, że no nie mam szczęścia na tym koncie, no nic tutaj nie chce wypadać. Jedynie powiem wam, że najlepiej wypada na PC-cie. Przecież robiłem live, w którym trafiłem w ciągu 40 minut 8 toców, a tutaj po prostu nic nie chce lecieć. Mamy Giggsa, mamy Martę i Barbo. No, gdyby to było Pag and Play, to bym się cieszył. Swoją drogą, chcielibyście, żeby wróciło Pag and Play w tej FIFA i jeszcze żeby to było w FIFA 15? Piszcie pod spodem w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw, co o tym sądzicie. Jeszcze dwie paczki do końca. Zaraz zobaczymy, co tu ciekawego będzie w środku. Postaram się nagrać to na zapas, jak zwykle. Staram się teraz powoli to wszystko już, że tak powiem, wracać do regularności. Valbuena. A czy to jest Valbuena? Nie, to jest... What the fuck? Valbuena z Marsylii? Przecież on już jest... No dobra, mniejsza z tym. Piękne, świecące się karty. No super. Niestety, nie pykło, jak to się mówi. 1300 rzeczy mam w klubie, 1388, dokładnie. Ostatnia paczka przed nami i zobaczmy. Ostatnia paczuszka, no proszę, dajcie coś dobrego, proszę. Cokolwiek. Takiego za 50k. Gilard, na serio? No za niego to 50k nie wezmę, ojej. Podobny do Moreno, nie? Ten koleś był. No dobra, ludzie. Cóż poradzić, w tym odcinku znowu kupa. Także wszędzie trafiam, tylko nie tutaj. Trzymajcie się, widzimy się kolejnym razem już w następnym odcinku. Na razie i piona.